Wchodząc w ten temat, który już troszkę poruszyliśmy i też jeszcze przed wywiadem chwilę o nim rozmawialiśmy, czyli chodzi o to, czy twoim zdaniem kulturystyka zmierza w dobrą stronę. Bo no tak, no jednak zauważa się to, że sama stricte kulturystyka no, albo przez, chyba trochę przestała być modna, no, tak mi się wydaje. No, może modna nie, bo tak naprawdę ten, kto się zawsze interesował kulturystyką, interesuje się nadal. Po prostu weszły kategorie, które dla osób, które jakby tutaj nie mają może takiej siły, motywacji i cierpliwości do tego, żeby być dużym takim kulturystą, no to sobie oczywiście wmawiałem, że ja nie chcę być taki duży, mi wystarczy taka sylwetka plażowa. No tak naprawdę większość osób, które znam, które trenują, każdy chce być dobrze zbudowany, mieć duże mięśnie, no pakuje na siłowni, patrzę, jak te biceps tam mocno trenują. No, trenują po to, żeby mieć duże, tak? I widzę, że cały czas chcą mieć większe, ale no, kulturystyka polega na tym, że faktycznie musimy każdą partię potraktować ciężko i cały czas, żeby się rozwijać, musimy ciężko trenować, więc jest to poświęcenie. Jak ja zaczynałem trenować, no to inni chodzili gdzieś na imprezy, ja mówię, no, kurde, wiesz co, no, dzisiaj nie pójdę, bo jutro muszę na trening tam na 10, nie? I tak praktycznie było tydzień w tydzień. I potem to już mnie przestali nawet pytać, czy idę, bo wiedzieli, że nie pójdę, a jak pójdę, to i tak nie będę nic pił, nie? I tak, tak to wyglądało, mówię, aha, no ty pewnie nie będziesz pił. No, no wiesz co, no nie, no dzisiaj nie będę. Można tak powiedzieć. Mówię, dzisiaj nie, bo jutro na trening. Aha, dobra. To już potem, nie wiem, jak było tak okazje takie naprawdę raz w roku, że mogłem gdzieś tam się napić z kolegami, no to było święto, nie? No to naprawdę każdy chciał się napić wtedy ze mną. No ale coś za coś, nie? Także no ja akurat tej decyzji nie żałuję, bo tak naprawdę tutaj bawić się możemy później, jeszcze tych lat na zabawę ze znajomymi to jeszcze będzie tak naprawdę dużo czasu, a tego się potem nie nadrobi, czego nie zrobiliśmy tutaj jakby w latach, jak byliśmy młodzi, tak? Także to kulturystyka generalnie, no można tak powiedzieć, że trochę jest spychana z boku przez te właśnie kategorie, które są no, tak naprawdę tutaj dostępne dla każdego chodzącego na siłownię, bo jak zobaczymy sobie ilu z takich naprawdę dobrze zbudowanych kulturystów na wysokim poziomie, no to jest no jest garstka, no, z tego względu, że no, nie jest to łatwa robota. Kulturystą trzeba być jakby cały rok trzeba się tutaj rozwijać. No a tacy zawodnicy, powiedzmy, jak właśnie z męskiej sylwetki, mamy fajne sylwetki, ładne. Ale to są sylwetki, które jesteśmy w stanie tak naprawdę, nie wiem, znam osoby, które w ciągu 2 lat na przykład trenując startują w zawodach i wygrywają. Kulturysty ekstremalnego nie ma żadnego takiego z takim stażem, który by wygrywał. No, po prostu nie da się tego zrobić, bo żeby zbudować jakąś tam masę mięśniową dużą, plus jeszcze dobrze się wyrzeźbić, żeby ta masa została, no to się nie da. A takich zawodników fitnessowych jest bardzo dużo. Tak naprawdę, żeby tutaj zrobić formę, no nie trzeba jakoś dużo tutaj poświęcenia, przytrzymać dietę 2-3 miesiące, kardio porobić i tak naprawdę można wychodzić na zawody. Czy osoba jest bardziej osiągana taka sylwetka? Zdecydowanie szybciej. No, zdecydowanie szybciej, no, mniej wymagająca jakby tutaj poświęcenia. No, ja znam wiele takich osób, sam prowadzę też takie osoby, jakby ja nie mam z tym problemu, bo wiadomo, no ja się tak wyrażam czasami dosyć krytycznie, no ale jestem szczery, nie? Lepiej być szczerym niż gdzieś tam mówić, że udawać, że nie, super ci się to podoba i tak dalej. Zresztą jak przychodzą do mnie zawodnicy, na przykład pytają się w jakiej kategorii, na przykład mówię, no wiesz co, no tutaj na kulturystykę na przykład no jeszcze jesteś za słaby, wiesz co, spróbuj sobie lepiej od męskiej sylwetki. To będzie takie, będziesz mógł się sprawdzić, jak się czujesz na scenie i tak dalej. No i tak zawsze staram się doradzać. A tak jakby, no, kulturystów można powiedzieć, że jest 100 razy mniej, ale też z tego względu, że no, wszystko idzie w taką stronę bardziej medialną. Jest to łatwiej sprzedać zdecydowanie. Teraz jak popatrzymy, no to na Instagramach, no to są same fit sylwetki. Kulturystów, jak się potem spojrzy, to tak patrzą ludzie, mówią, a nie, ja bym taki duży nie chciał być, to ja tak nie chcę wyglądać jak ten. Chcieć, a móc to jest też, to są dwie różne sprawy, nie? Bo jakbym chciał powiedzieć, że ja bym chciał być, nie wiem, na przykład jak Ronnie Coleman, no to czy chcieć mogę chcieć, ale czy będzie to osiągalne, no nie sądzę, nie? To też wymaga, wiadomo, nie dość, że poświęcenia, to też predyspozycji genetycznych, a to też nie każdy to ma.
No tak to wygląda, ale ja tutaj jakby nie zrezygnuję, jakby kulturystyka umarła, no to ja też umrę razem z nią chyba i tyle, a trenował będę zawsze. Zawsze będę chciał być tutaj, oczywiście jeżeli zdrowie pozwoli i chęci, żeby być tak mocno zbudowanym i tak to wygląda. Okej, okay, a powiedz, bo też jesteś właśnie trenerem, prowadzisz dużo osób. I jaki styl diety preferujesz? Czy jesteś zwolennikiem tego, aby stricte trzymać się właśnie tych nieprzetworzonych składników? Czy gdzieś pozwalasz jakby bazować tylko na tym, żeby makro się zgadzało? Bo wiesz, to jest teraz modne, dlatego o to pytam. Jakby dla mnie to jest oczywiste, ja też mam na to zdanie, ale ty jako, wiesz, o wiele bardziej doświadczony trener, jak na to patrzysz? No wiesz co, no jest to modne, tak jak to wspomniałeś, czyli liczenie makro z tego względu, że to jest takie pójście na łatwiznę, więc teraz jest takie szukanie łatwych rozwiązań i takie wmawianie sobie, że to jest też dobre, bo tak naprawdę jak jesteśmy na deficycie kalorii, no to nieważne z czego te makroskładniki zjemy, to i tak tą formę będziemy robić. No, to poniekąd oczywiście tak jest, bo jak jesteśmy na deficycie, no to nawet jedząc same hamburgery czy snickersy też schudniemy, no bo powiedzmy będziemy mieli tam 1500 kalorii na przykład z samych batonów, no to oczywiście też schudniemy, ale jakby tutaj nie będą zachowane oczywiście odpowiednie proporcje. Na przykład idąc też tam w inną stronę, bo takie diety właśnie, które tam mają powodować to, że mamy zrobić formę, a dokładnie nie patrząc co chcemy, tylko żeby to makro się zgadzało, no to no też nie jest zbyt dobre, no bo jakieś tam na przykład wyliczenie sobie, że możemy sobie pozwolić tam na jakiegoś właśnie hamburgera, który tam oczywiście ma odpowiednią ilość białka, dzienna podaż tego tłuszczu na przykład w tym burgerze będzie powiedzmy tutaj jakby rozłożona na cały dzień, to też tak nie jest do końca, bo tak naprawdę te posiłki powinny być tutaj rozbite odpowiednio. Nie tak, że jesteśmy w stanie zjeść na przykład dwa posiłki i na przykład ta pula kaloryczna będzie się zgadzała i makroskładniki też się będą zgadzały, bo nasz organizm, on sobie tutaj dawkuje tą energię i taka najlepsza i najzdrowsza dieta, szczególnie wiadomo dla kulturystów, którzy i tak spożywają no, tego białka dosyć dużo, to wiadomo dla normalnych osób taka ilość białka nie jest zdrowa. Takie najlepsze diety są oczywiście diety zbilansowane, no tutaj w zależności kto jest bardziej tutaj podatny na węglowodany lub tłuszcze, no to już tam trzeba bardziej indywidualnie podejść, ale dieta powinna być zdrowa, tego jedzenia jak najmniej przetworzonego i tak naprawdę te posiłki powinny być jak najprostsze i wtedy jesteśmy w stanie zrobić dobrą formę, nie jakieś tam wymyślanie. No to jest takie po prostu pójście na łatwiznę dla takich właśnie sylwetek typu męska sylwetka, to być może się sprawdza, bo tak naprawdę no tutaj ta masa mięśniowa nie jest duża, to tłuszczenie też nie jest takie jak na przykład w kulturystyce, takie ekstremalne, więc tak naprawdę no wtedy możemy sobie na jakieś tam ustępstwa pójść, ale ja i tak nigdy czegoś takiego nie polecam, bo ja jestem tutaj jakby wychowany na takiej hardkorowej diecie, trzymanej praktycznie co do grama, tak się nauczyłem, no i tak naprawdę cały czas tak robię. Oczywiście są okresy, że sobie pozwalam nawet w trakcie przygotowań, jak już widzę, że ta forma jest na tyle dobra, swój organizm też znam, że na przykład potrzebuję na przykład taki jeden dzień na doładowanie, że jem wtedy jakieś takie bardziej śmieciowe jedzenie, dużo słodyczy, bo tak naprawdę jak tam przez długi okres czasu cukru nie spożywamy, to jak jeden dzień sobie zrobimy, że tego cukru zjemy w jakiejś takiej większej ilości, to nam się nic nie stanie, tego glikogenu trochę do mięśni więcej zmagazynujemy i no i tyle. Ale tak jak mówię, ja jestem tutaj zwolennikiem takich diet hardkorowych, oczywiście nie takich diet, że to ma być kurczak i ryż bez soli, bo to też jest głupota, ale tak jak mówię, taki trzymany no, prawie co do grama, bo wtedy jesteśmy tak naprawdę w stanie kontrolować to, robić progres. No jest dużo łatwiej wtedy na formie zrobić. Tak naprawdę im mniej kombinujemy, tym jest łatwiej i widzimy lepsze efekty. Teraz takie bardzo szybkie pytanie. Powiedz, polecasz kardio czy nie? Bo to też jest... Nie, oczywiście polecam kardio. Tak naprawdę kiedyś tam w latach 70. to kardio chyba nie robili, bo wtedy w ogóle wszystko inaczej wyglądało. Być może niektórzy też się na tym wzorują, bo ja zaczynając swoją przygodę z kulturystką, pierwsze co było, no to było wzorowanie się na tych zawodnikach z lat 70., 80., obejrzenie filmu Pumping Iron, całej tej otoczki, ale tak naprawdę oni wtedy dopiero jakby tworzyli tą kulturystykę, poznawali też na sobie, jak to wszystko wygląda. Oni wtedy trenowali po kilka godzin dziennie, tak naprawdę nic do roboty nie mieli,
i to było całe ich życie, wtedy cardio nie musieli robić, bo te treningi były tak długie, tak energetycznie wyczerpujące, że nie było to potrzebne, tak? Teraz się trochę inaczej to robi, tutaj też nauka, wiedza poszła do przodu. Oczywiście są nieliczne jakby tutaj osoby, które tego cardio nie robią, bo oczywiście formę da się zrobić bez cardio. Tu wystarczy, że mamy ten deficyt kalorii spowodowany na przykład mniejszą ilością jedzenia, ale ja tak zawsze wolę więcej jeść i to cardio robić, tak? Bo tak to wygląda. No coś za coś, nie jesteśmy w stanie. No chyba, że ktoś robi na przykład trening obwodowy, traktuje to też jako cardio, bardziej nawet jako interwał. Też znam takie osoby. No mnie się osobiście by nie chciał na przykład dwa razy dziennie na siłownię przychodzić rano, żeby zrobić taki trening obwodowy, a potem normalny trening siłowy. Też kontuzje, tak, też narażenie. No też oczywiście, no tak, no, bo to jest jednak, będę cały czas w takim stanie deficytu kalorii, w takim ciągłym stanie zmęczenia, robienie, no bo to też jest trening siłowy, tak? Taki trening obwodowy. Narażanie się właśnie na jakieś kontuzje, no to też nie jest dobre na dłuższą metę. A tak naprawdę jak to cardio robimy przez długi okres czasu, nawet będąc na masie okresowo, jak nie jesteśmy mocno zatłuszczeni, no to w trakcie przygotowań dużo nie musimy go robić. Ja w tym roku maksymalnie robiłem pół godziny cardio. Jeden tydzień robiłem 40 minut, potem znowu na pół godziny. Dwa tygodnie przed zadaniem już w ogóle nie robiłem cardio i od tego momentu w ogóle cardio już nie robię. Teraz tylko trzymam dietę, podtrzymuję to, także cardio do robienia formy jest potrzebne. Bez tego na pewno będzie to dużo, dużo ciężej nam zrobić, no bo będzie się to wiązało, tak jak wspomniałem wcześniej, z ograniczeniem kalorii. Ale tak jak wspomniałem, lepiej zawsze jeść więcej, robić to cardio, trochę pokręcić, potem to cardio odejmować, bo tak to powinno być, że dochodzimy do pewnego momentu i tego cardio też nie kręcimy do samego końca, bo ja kiedyś też tak robiłem, że ostatni tydzień przed startem, kiedy już miałem pręgi na tyłku, robiłem jeszcze to cardio i tak naprawdę nie wiem po co, ale gdzieś tam się tak przyjęło, że no jesteśmy już tak skrajnie zmęczeni, musimy to cardio jeszcze robić, tam ostatnie te dwa dni, tam zostało od zawodów kilka dni, już ledwo żyjemy, na oczy kurczę, prawie nie widzimy i dalej kręcimy to cardio, już nogi są zmęczone, ale tak naprawdę po co, nie? No już tego tłuszczu nie mamy i tłuszczu też nie nabierzemy, jak trzymamy dietę, nie? Żeby nabrać tłuszczu, no musielibyśmy nagle przestać wszystko robić, leżeć i po prostu jeść jak świnie. Widzę, że niektórzy zawodnicy jeszcze gdzieś tam do samego końca cisną to cardio, no co później powoduje, że wychodzimy na scenę, jesteśmy zmęczeni, nogi są napuchnięte, nie ma tej separacji odpowiedniej, no i ta forma, mimo że tak była wypracowana dobrze, w pewnym momencie zaczyna gdzieś tam uciekać, no bo ten organizm, szczególnie jak jesteśmy na mocnym odwodnieniu, no to jest naprawdę bardzo zmęczony, woda z mięśni ucieka, tracimy masę mięśniową, separacja ginie, nogi są zmęczone, skóra grubsza i nic dobrego często z tego nie wychodzi. Także tak to wygląda. Cardio musi być robione oczywiście i to nawet nie tylko ze względu na samo jakby tutaj palenie tkanki tłuszczowej, ale po prostu nawet dla serca takie nawet. Ja cardio akurat robię takie bardzo takie spokojne. Nie robię interwałów, bo nie lubię, więc moje cardio wygląda, że tak mniej więcej chodzę sobie pod górkę na bieżni, tam z prędkością 5,5 do 6 km na godzinę i to w zupełności wystarcza. Okej, a powiedz, twoje topowe ćwiczenie na każdą partię mięśniową, takie twoje perełki ulubione na każdą grupę? Na każdą grupę? Od początku. Wiesz co? Na nogi to będzie wyciskanie, tu mamy taką fajną, nie wiem czy ją widać, platformę. Tak jak mam dobre takie okresy, to tam prawie całą ją załaduję. Ale teraz w takim okresie, że te nogi tak robię bardzo lekko, więc jak już zacznę powiedzmy taką może masę robić, to na pewno będę tam chciał troszkę znowu poszaleć. Na biceps to chyba uginanie ze sztangielkami. Zdecydowanie bardziej lubię niż sztangę. Na triceps francuskie wyciskanie sztangielką. To jest takie moje ulubione ćwiczenie, które praktycznie na każdym treningu robię. Też tutaj się cieszę, jak gdzieś tam mam więcej siły, no to nawet tam do 30 kg sztangielkę biorę i za głowę wyciskam. Jednoręcz, tak. Ale to jak mam siłę, teraz przypuszczam, że pewnie tyle nie mam. Teraz robię głównie ćwiczenia takie lżejsze, bardziej na wyciągach i raczej takie treningi teraz całego ciała, full body workout, coś takiego, albo dzielone treningi góra-dół. Na klatkę wyciskanie sztangielek w skosie, to jest też takie moje chyba jedno z ulubionych ćwiczeń, jeśli chodzi o klatkę piersiową. Na barki wyciskanie
na maszynie Hammer, tu akurat nie widać w tym momencie, albo na maszynie Schmidta. Jakoś tam wyciskanie sztangielek na baki akurat specjalnie jakoś nie lubię, rzadko kiedy robię. Jakoś takie bardziej kontuzyjne wydaje mi się to ćwiczenie, więc staram się jakby tutaj oczywiście tak bardziej wyizolowany ruch robić. No jak widać, dobrze mi się to sprawdza, bo te barki myślę, że tutaj mam dobrze rozwinięte. Jak kule armatnie. Tak mówią. Plecy? Na plecy. Wiosłowanie półsztangą, to jest ćwiczenie, które lubię. Dobrze akurat tutaj naprawdę mięśnie czuję. Nic mnie nie boli, ten ruch też jest dosyć fajnie wyizolowany. Także to jest takie jedno z moich ćwiczeń na plecy, które lubię. Innych nie lubię, bo trening pleców też jest ciężki, tak jak nogi. Nie, no żartuję. Wiadomo, no, lubimy mniej lub bardziej niektóre ćwiczenia. A coś na brzuch idzie? Czy... Na brzuch powiem Ci jakoś tutaj specjalnie, nie mam jakichś takich ulubionych ćwiczeń. Tak naprawdę staram się tutaj wykorzystać te maszyny, które mamy. Najczęściej takie ćwiczenie, takie główne, powiedzmy ciężkie, no to są albo skłony z linkami, tak zwane allachy, lub też po prostu klasycznie na ławce rzymskiej spięcia tutaj. Także nic specjalnego. Tutaj... Tak, dużo klasyki. Tak, raczej takie klasyczne ćwiczenia. Jakby tutaj wychowałem na klasycznych ćwiczeniach, jak trenowałem, to były głównie wolne ciężary, więc też tutaj głównie na tych wolnych ciężarach te takie podstawowe ćwiczenia wykonuję. Nie jestem taki, że gdzieś tam dążę za modą, że ty widziałeś jakieś tam ćwiczenie, kurde, jakie zarąbiste. Tak naprawdę no, każde ćwiczenie gdzieś tam możemy pod siebie troszkę tutaj dostosować. Tych ćwiczeń jest naprawdę masa i tak naprawdę co kto lubi, to niech wykonuje, co dobrze czujemy. Ja tak jak mówię, tutaj bardziej te podstawowe ćwiczenia, oczywiście gdzieś tam je staram też się modyfikować. Jak mi się czasami nudzą, no to po prostu zmieniam. Tak. Szymon, każde nasze spotkanie ze śmietanką polskiej kulturystyki kończymy honorowym złożeniem podpisu na naszej koszulce firmową, którą potem przekażemy dla WOŚP-u. Także mogę Cię prosić? A nie, to jest prezent od nas, także tank do treningu. Super. A w tej już jest ta właściwa na podpis. O, proszę bardzo. Musisz jakoś rozciągnąć, bo jestem leworęczny, to... A, dobra. To źle się pisze z tego, co zawsze się podpisuje, to... Dobra, dobra. Jestem okay. Na samej górze, elegancko. Także mamy kolejny podpis do kolekcji. Mam nadzieję, że dużo hajsu ktoś za nią da. Też mam taką nadzieję. Będziecie mieli link, podajcie, będę tam wrzucał, żeby kupowali. Tym bardziej teraz też tutaj Radek złoto w weteranach zdobył. Także no same jutro tak, będzie miał zawody, także tak fajnie, na świeżo akurat. Także nie tam, że jakieś dziadki nikt tam nie zna, że dawno temu mistrzowie, tego wszystko na świeżo. Dokładnie. Także na pewno więcej warte będzie. Także ja Ci bardzo dziękuję, miło mi było z Tobą porozmawiać i lecimy na trening. Lecimy na trening, także zobaczymy, coś tam pokombinujemy, fajnie, zobaczymy. Trzymajcie się, dzięki, do zobaczenia. Cześć.